Dzień dobry und hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde in Polen. Dieses Video richtet sich an alle, die sich für neue deutschsprachige Bücher interessieren, auf Deutsch lesen, Bücher übersetzen oder publizieren. Mein Name ist Katharina Rapp von der Frankfurter Buchmesse. Normalerweise nehmen wir seit vielen Jahren mit einem deutschen Gemeinschaftsstand an der Warschauer Buchmesse teil. 2019 waren wir auch erstmals auf der Krakauer Buchmesse. Meine Kolleginnen und ich bedauern sehr, dass das in diesem Jahr nicht möglich war. Wir probieren deshalb Neues aus, wie zum Beispiel dieses Video, um Ihnen dennoch neue deutschsprachige Bücher vorstellen zu können. Dies machen wir in Kooperation mit dem Goethe-Institut in Krakau, Elżbieta Jelen und der Übersetzerin Anna Kirewska aus Warschau sowie mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich freue mich auf Ihr Feedback und damit übergebe ich mit den besten Grüßen aus Frankfurt direkt an meine beiden Kolleginnen in Krakau in die Buchhandlung Lokator. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu frankfurckich targów książki. Nazywam się Elżbieta Jeleń, kieruję Biblioteką Instytutu Goethego w Krakowie i zajmuję się promocją literatury niemieckiej. I dziś wraz z Anną Kierejewską, tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, przedstawimy Państwu kilka nowości z działki literatura popularno-naukowa, nowości niemieckich, których nie ma jeszcze na polskim rynku, ale mam nadzieję, że się ukażą. Żeby przybliżyć jeszcze Państwu postać Anny Kierejewskiej, wspomniałam, że jest tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, pozwolę sobie wymienić zaledwie kilka tytułów książek, które przetłumaczyła, a które być może Państwo znają. Na przykład Ferdinanda von Schiracha, Wina, Sprawa Koliniego, Tabu, bestsellerowy kryminał Volkera Kuchera, Śliska sprawa, czy komiks Arne Isza, Złoty Berlin. Jak wspomniałam, polecamy dzisiaj Państwu książki popularno-naukowe i pierwsza z nich to Der Zoo der Anderen, książka z 2017 roku autorstwa Jana Moonhaupta, który jest dziennikarzem, pisuje do internetowych wydań czasopism, tygodników takich jak Der Spiegel czy Die Zeit. Książka, której tytuł na polski można by przetłumaczyć jako Zoo tego drugiego. To jest jego druga książka, a w tym roku ukazała się kolejna, która też dotyczy zwierząt i pod tytułem Tiere im Nationalsozialismus, czyli zwierzęta w okresie narodowego socjalizmu. Ale rozmawiamy o książce, która mówi o ogrodach zoologicznych. Berlin jest bodajże jedynym miastem na świecie, które posiada dwa ogrody zoologiczne. Pierwszy ogród zoologiczny, blisko stacji kolejowej, blisko stacji metra Zoo, został założony w 1884 roku, należy do najstarszych ogrodów zoologicznych w Niemczech, a kilka stacji dalej, jadąc w stronę centrum Berlina, znajduje się drugi ogród zoologiczny, Tierpark, założony w 1955 roku. I właśnie o tych dwóch ogrodach zoologicznych traktuje książka Jana Moonhaupta. Skąd ten drugi ogród zoologiczny w Berlinie? Zanim jeszcze powstał, wszyscy mieszkańcy zjeżdżali do tego starego, jednego, prawdziwego ogrodu zoologicznego. I była to ogromna atrakcja dla wszystkich mieszkańców Berlina i ściąga naprawdę rzesze turystów. I była też jakby miejscem kultury, miejscem spotkań. Ale w pewnym momencie, jak już Niemcy były, znaczy Berlin był podzielony na dwie części. Władze wschodniego Berlina uznały, że coś z tym muszą zrobić, że ci ludzie nie mogą tak sobie jeździć cały czas na zachód. Obawiali się kontaktów, które mogą na tym zachodzie nawiązać i uznali też, że nie mogą kapitalizmu karmić ci wschodni obywatele, więc jakby została podjęta decyzja, że w takim razie zrobimy sobie swój park. I tak też zrobili. Znaleźli dyrektora, który jakby też był w stanie jakby pomysłem zarazić mieszkańców na tyle, że udało mu się otrzymać nawet datki od ludzi, od prywatnych ludzi, mimo że jakby były to bardzo ciężkie czasy, jakby ludzie też nie mieli za bardzo pieniędzy, ale dawali datki właśnie, żeby mieć po wschodniej stronie to swoje zoo. W pewnym momencie okazało się, że Tierpark, czyli ten wschodnio-niemiecki ogród zoologiczny,
stał się miejscem ucieczki ze wschodnich Niemiec na zachód. Jak to było możliwe? W książce pada takie określenie, że Tierpark był takim największym placem przeładunkowym we wschodnich Niemczech. Stało się tak dlatego, że trochę jakby, znaczy oba ogrody w zasadzie były trochę wyjęte z tego, były takie wyspami trochę na mapie miasta. Wschodnie władze, znaczy władze Berlina Wschodniego jakby ufały bardzo dyrektorowi Tierparku. Miał dużą swobodę działania, to znaczy nie wtrącano mu się za bardzo w to, co robi. Było to miejsce takie, które miało świadczyć o prestiżu, więc jakby on ten prestiż zapewniał, więc z ich perspektywy wszystko było w porządku. Jakby ta sytuacja dawała dużo swobody i pole do popisu, więc ktoś w końcu wpadł na pomysł, że zamiast tylko przewozić zwierzęta między jednym ogrodem zoologicznym a drugim, bo jakby takie wymiany następowały bardzo często, tylko że oni też do tej zbitej skrzyni jakoś tam się zmieszczą. I faktycznie w tych skrzyniach razem z zwierzętami jeździli. Przy czym jakby mieli też na tyle instynktu samozachowawczego, że nie wybierali na przykład niedźwiedzi, tylko jakąś niegroźną antylopę albo inne potulne zwierzę. I w ten sposób ludzie przedostawali się na drugą stronę. To jest chyba jedyny taki, albo jeden z nielicznych momentów w historii, gdzie ta konkurencyjność doprowadziła, właściwie zadziałała na korzyść tych obydwu ogrodów zoologicznych, dlatego że konkurencja między dwoma dyrektorami doprowadziła do tego, że mieli dość duży budżet, którym mogli dysponować, jak również mieli dostęp do naprawdę wspaniałych okazów, jeżeli ktoś lubi ogrody zoologiczne. Książka nie jest książką typowo historyczną, dlatego jak wspomniałam, Jan Moonhaupt jest dziennikarzem. Zawiera też dużo anegdot. Czy masz jakąś swoją ulubioną? Owszem, znaczy mam kilka taką... Moim zdaniem najzabawniejszą, chociaż pewnie ty może znalazłeś się śmieszniejszą, ale zabawne było to, że jak za czasów już właśnie tego mocnego podziału, w sensie nie było jakby już żadnego kontaktu wschodu z zachodem, podczas przerw na śniadanie w Tierparku, czyli w tym parku wschodnim, była robiona taka odprawa, powiedzmy. Część pracowników szła oporządzać zwierzęta, sprzątać boksy, czy karmić zwierzęta, a część brała kartki tych pracujących i szła do kolejek, żeby móc zapewnić, znaczy móc kupić szynkę, czy no nie wiem, coś do mieszkania, co akurat było dostępne w jakimś sklepie. Więc, no i takich anegdot jest sporo, takich też właśnie związanych z czasami. Polecamy więc Państwu książkę Jana Moonhaupta Zu der anderen, nie tylko dla osób, które chętnie zwiedzają ogrody zoologiczne, ale również tych, którzy chętnie dowiedzieliby się czegoś o najnowszej historii Berlina, wówczas podzielonego miasta. A przechodzimy do zupełnie innej tematyki. To książka Jensa Zündgena Ökologie der Angst, czyli Ekologia strachu. Kim jest autor? Autor urodzony w 1967 roku, absolwent chemii i filozofii. Od 2002 roku kieruje Centrum Nauk o Środowisku na Uniwersytecie w Augsburgu. Od wielu lat pisuje artykuły naukowe dla dziennika Die Faz. Jest autorem też bardzo wielu pozycji naukowych i popularno-naukowych. Ale co to właściwie jest ekologia strachu? To takie może groźnie brzmiące podsumowanie relacji człowiek-zwierzę. Przy czym akurat trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że Zündgen mówi o relacji człowieka i dzikiego zwierzęcia, nie zwierząt ogólnie. Pisze o tym, że jakby człowiek sprawuje władzę w jakimś stopniu nad światem, nad innymi stworzeniami. I jakby ta zależność... ta zależność budzi swego rodzaju strach, gdyż jako, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, jesteśmy trochę wrogiem tego świata, znaczy wrogiem tych stworzeń, które wykorzystujemy, znaczy które na przykład zabijamy. Znaczy
na przykład podczas polowań, czy są też częste sytuacje, że ściąga się jakieś rzadkie okazy ptaków z drugiego końca świata, bo akurat, nie wiem, w jakiejś części świata są rarytasem, albo po prostu ktoś chce mieć ładną ozdobę w domu. Więc ta ekologia strachu to właśnie to jest takie podsumowanie tej zależności, tej takiej bardzo nierównej relacji człowiek-dzikie zwierzę. Autor w książce też proponuje bardzo konkretne rozwiązania. Czy możesz powiedzieć, jakie to są i czy ewentualnie ty się z nimi zgadzasz albo budzą twój sprzeciw? Ma rozwiązania dwa, w zasadzie no trzy. Jedno to jest rozwiązanie polegające na zmianach w ustawie, znaczy na ustawodawstwie. Mamy ustawy, które chronią w jakiś sposób zwierzęta, ale myślę, że mało kto sobie coś robi z tego prawa. Autor mówi, że żeby zmienić to w ogóle ustawodawstwo, musi się zmienić też podejście do dzikich zwierząt. Jakby panuje w naszych głowach jakaś dziwna korelacja, że dzikie zwierzę oznacza od razu, znaczy wywołuje w nas strach, przy czym akurat sytuacji, gdzie na przykład to dzikie zwierzę zabija człowieka, są zdecydowanie rzadsze niż sytuacje, kiedy to człowiek zabija dzikie zwierzę na polowaniu czy kiedykolwiek, nie ma znaczenia. Więc to jest jakby jedna jego propozycja. Druga propozycja to stworzenie jakby takich miejsc, gdzie zwierzęta będą mogły żyć w niezakłócony sposób i gdzie ta relacja człowiek-zwierzę będzie mogła wrócić do tej, która była jeszcze w mniej więcej XVIII wieku, bo dowiedziałam się właśnie z tej książki, że to nie było zawsze tak, że dzikie zwierzęta bały się ludzi. Jakby ta świadomość się im zrodziła dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli te zwierzęta atakować. I to się zaczęło właśnie podczas kolonizacji, kiedy ludzie jakby odkrywali nowe lądy, widzieli jakieś dziwnie wyglądające zwierzęta i chcieli je po prostu złapać. Jakby te ptaki czy inne zwierzęta to właśnie normalnie łapać, bo nie wiedziały, że jakby muszą się bać człowieka. Jakby im się jakby wryło jakby z czasem, że człowiek stanowi zagrożenie. Więc autor postuluje o stworzenie jakby takich czegoś na kształt parków narodowych, gdzie zwierzęta będą mogły sobie żyć w niezakłócony sposób i nawiązywać tą relację z człowiekiem od nowa, taką opartą na zaufaniu. To jest, ta książka dużo mówi o strachu, który my ludzie budzimy w zwierzętach. Na ile to jest aktualny problem teraz, albo na ile on jest istotny, żeby z nim się zmierzyć? Myślę, że może nie jest szeroko omawiany, ale jest bardzo istotny. Ludzi na świecie jest coraz więcej i coraz agresywniej się rozpychamy łokciami po świecie, podbijając kolejne lądy, jakby tnąc lasy i robiąc tam to, co nam się podoba. A tych jakby drapieżników jest coraz mniej. W zasadzie największa ilość tych drapieżników dzikich zwierząt możemy zobaczyć w zoo. Nie możemy ich zobaczyć w ich naturalnych warunkach. Więc to jest bardzo otrzeźwiająca lektura. I nie jest przyjemna. Jest nawet deprymująca, ale myślę, że jest bardzo ważna. I nie pozostawia... Jakby nie pozostawia czytelnika też takiego przeświadczeniu, że jesteśmy jako gatunek, jako ludzie jesteśmy już straceni, tylko jakby daje nadzieję, że jednak może się ta sytuacja zmienić. Przy czym trochę do takiej zmiany i w ustawodawstwie, i takich zmian też w mentalności ludzi myślę, że jeszcze daleka droga, ale jest nadzieja. Z nadzieją polecamy Państwu więc książkę o ekologii strachu i przechodzimy do kolejnej, gdzie autorów właściwie jest dwóch, a na okładce nawet wymieniona trójka, a mianowicie Johann Brandstetter, to jest autor ilustracji, za chwilę Państwu zaprezentuję kilka, bo naprawdę warto. Józef Reichwolf to autor tekstu, naukowiec, jeden z najbardziej rozpoznawalnych biologów w Niemczech, autor bestsellerów i kontrowersyjnych tez, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę klimatu. I jako trzecia wymieniona na okładce jest Judith Safranski, znana polskim czytelnikom z Atlasu
Wysp Nieistniejących. Ona jest redaktorką całej serii, w której ta książka właśnie się ukazała. To książka o powszechnym zjawisku symbiozy, której bardzo ważnym elementem są ilustracje nawiązujące do XIX-wiecznych książek przyrodniczych. Czy to taka kolejna pozycja, które znajdziemy teraz na półkach księgarskich i zapewne też w goszczącym nas lokatorze, jak na przykład Sekretne życie drzew Petera Wohlleybena, czy Prywatne życie łąki Johna Louisa Stempela, albo Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli? Znaczy, ta książka się, jak zresztą wskazuje tytuł, skupia jedynie na tym fenomenie symbiozy w przyrodzie. Czy to symbioza między zwierzętami, czy międzygatunkowa, sztama jakaś między człowiekiem a zwierzętami. Więc jakby mamy tutaj konkretne 30, jeżeli dobrze pamiętam, takich przykładów, takiej symbiozy. Jakby tylko one są jakby tutaj, znaczy tylko. Tylko one są jakby tematem tej książki. Więc te pozycje, znaczy nie znam wszystkich, Wohlleybena oczywiście tak, więc tam jakby może jest ujęcie takie bardziej ogólne, a tu już mamy konkretne jakby przykłady właśnie takich symbioz, na przykład, wypisałam sobie parę, na przykład ptaków tkaczy, które wydziobują z bawołów jakieś, zjadają muchy albo wydziobują kleszcze, a w zamian za to mogą sobie nocować gdzieś tam w zagłębienia ich ciała, gdzieś tutaj pod łapą, znaczy nie łapą, pod łap, powiedzmy to łapą. Tam, gdzie jest ciepło i bezpiecznie, bo przecież nikt się na bawoła noc nie rzuci. Albo na przykład miodowody, to są takie ptaszki żyjące w Afryce, które żywią się pszczelim woskiem, ale jakby same nie mają, znaczy nie porwałyby się na polecenie do ula i zabranie tego wosku, więc zachęcają ludzi, spotkają jakichś ludzi, którzy akurat są w pobliżu tego ula i odtańcują jakiś, znaczy taniec im odtańcowują przed twarzą i jakby ludzie, którzy jakby już znają ten proceder, wiedzą, że to są właśnie miodowody, które prowadzą je do pszczół i wtedy ci ludzie jakby rozpalają ognisko, żeby wypędzić te pszczoły, sam biorą miód, a miodowody wosk pszczeli. Ostatni z rozdziałów jest poświęcony miastu jako przykład, jest to przykład na symbiozę człowieka i przyrody. I chciałam zapytać, czego ty nowego dowiedziałaś się o sobie jako mieszkance miasta? W jakiej symbiozie z przyrodą żyjesz? Znaczy, może nie tyle jako mieszkanka miasta, ale ogólnie jako mieszkanka tej planety. Jakby pojęcie to jest takie może bardziej ogólne. To znaczy ostatni rozdział traktuje o tym, że największym wrogiem naszym aktualnym jest rolnictwo. Znaczy nie jest to przemysł, co pewnie wiele osób uważa. Nie on najbardziej narusza te zasoby naturalne, tylko właśnie rolnictwo. I autor postuluje o to, że właśnie w tym rolnictwie muszą się zadziać zmiany. Żeby nasza natura na tym nie cierpiała i żeby nie było deficytów wody czy pożywienia, bo w zasadzie pożywienia jest dla wszystkich wystarczająco, tylko po prostu gospodarka tym jedzeniem jest zła. Więc ten ostatni rozdział też dość mocno otwiera oczy na to, z jakimi faktycznie rzeczami powinniśmy się mierzyć jeszcze i na co zwrócić uwagę. Czy to jest książka wymagająca od czytelnika takiej gruntownej wiedzy przyrodniczej, czy to jest książka dla wszystkich? Myślę, że dla wszystkich. Jak czytałam właśnie opisy tych przeróżnych symbioz w naturze, to przyszła mi taka myśl do głowy, że w zasadzie czyta się te wszystkie rozdziały, jakby się słuchało jakiegoś programu przyrodniczego. Znaczy może niekoniecznie czytanego przez Krystynę Czubównę, ale bardzo jest napisana ta książka przystępnym językiem i absolutnie nie potrzeba mieć jakiejś potężnej wiedzy. I na zakończenie, ponieważ przy przedstawianiu tej książki i ich autorów wspomniałam o ilustratorze, to zaprezentujemy Państwu kilka ilustracji, bo naprawdę
myślę, że bardzo zachęcą do sięgnięcia po tą książkę. Jest kilka pozaznaczanych przez nas. Okej, i jeszcze tutaj dwie na zakończenie, żeby Państwa zachęcić do sięgnięcia po Symbiozy. Albo do kupienia praw i Albo do kupienia praw i wydania tej książki w języku polskim. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję bardzo. O książkach opowiadały Państwo Elżbieta Jeleń i Anna Kierejewska z krakowskiej księgarni Lokator. Do widzenia. Do widzenia.